Droga mamo, zasiadam dzisiaj do napisania tych słów, jak do długiej i serdecznej rozmowy z inną matką, która przeszła już przez wiele trudności i radości macierzyństwa. W moim sercu jest miejsce na zrozumienie i ciepło dla każdej z nas, dla każdej matki, która codziennie walczy o szczęście swoich dzieci i harmonię w domowym ognisku. Zacznijmy od historii, która może wydać ci się znajoma. Dwaj bracia, Marek i Damian, zwykle grają razem w najlepsze. Ale pewnego dnia wybucha między nimi kłótnia o to, kto pierwszy będzie bawił się nowym samochodzikiem. Dźwięk krzyków dochodzi aż do kuchni, gdzie ty przygotowujesz obiad. Co robisz? Jak reagujesz na ten nagły konflikt? Pierwszym krokiem jest zatrzymanie się na chwilę i oddychanie. Pamiętaj, że twoje emocje są zaraźliwe, jeśli podchodzisz do sytuacji spokojnie, masz większe szanse na to, że i twoje dzieci się uspokoją. Podchodzisz więc do chłopców i delikatnie, ale stanowczo, prosisz o chwilę ciszy. Wtedy, z całym spokojem, pytasz każdego z nich, co się stało. Po wysłuchaniu obu stron, starasz się zrozumieć, co kierowało każdym z synów. Marek chciał być pierwszy, bo to jego przypominało o dniu, w którym samochodzik dostał. Damian natomiast czuł, że jako młodszy ma rzadziej okazję wybierać zabawki. To sytuacja wymagająca od ciebie nie tylko empatii, ale i umiejętności mediacji. Pokazujesz zrozumienie dla obu punktów widzenia i razem szukacie rozwiązania. Być może ustalacie harmonogram zabawy lub znajdujecie inną zabawkę, którą Damian mógłby się bawić w tym samym czasie. Teraz wyobraź sobie inną sytuację. Twoi synowie, Marek i Damian, spierają się o to, kto ma lepsze oceny i jest mądrzejszy. Jako matka, czujesz się rozdarta, przecież kochasz ich obu tak samo i wiesz, że każde z nich jest wyjątkowe na własny sposób. Tutaj kluczowa jest rola empatii i komunikacji. Zamiast wskazywać, kto wygrywa w tej rywalizacji, pomagasz im zrozumieć, że każdy ma swoje talenty i sukcesy, które należy celebrować indywidualnie. Pokazujesz, że miłość i akceptacja w rodzinie nie są zależne od osiągnięć akademickich. W każdej z tych opowieści, tak jak w prawdziwym życiu, nie ma jednego, idealnego rozwiązania. Jako matki, mamy intuicję i głębokie zrozumienie naszych dzieci, które pozwalają nam dostosować nasze reakcje do konkretnych sytuacji. Ważne jest, abyśmy pamiętały o kilku kluczowych zasadach. Zawsze staraj się słuchać obu stron konfliktu. Zrozum uczucia swoich dzieci i to, co mogło wywołać ich zachowanie. Komunikuj się jasno i konstruktywnie, starając się unikać stronniczości. Prowadź dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów, dając im narzędzia i wsparcie. Ustalaj sprawiedliwe zasady i konsekwencje, które będą znane wszystkim domownikom. Pamiętaj, że każda sytuacja kłótni to również okazja do nauki, dla ciebie i dla twoich dzieci. To momenty, w których uczymy empatii, negocjacji i rozwiązywania problemów. Nie zawsze jest łatwo, czasem serce boli, gdy widzimy nasze dzieci w konflikcie, ale wierzę głęboko, że każda z nas ma w sobie siłę, by prowadzić swoją rodzinę przez te trudne chwile z miłością i mądrością. Każda z nas przechodzi przez podobne wyzwania, i choć czasem możemy czuć się przytłoczone, to właśnie w takich chwilach najbardziej potrzebujemy sobie nawzajem, aby podzielić się doświadczeniem, wsparciem i zrozumieniem. Mam nadzieję, że ta treść była dla ciebie jak ciepły uścisk i przyniosła trochę światła na twoją rodzicielską ścieżkę. Mówiła do ciebie Ania, mama trójki dzieci.